że witam jeszcze raz oficjalnie wszystkich w hiperprzestrzeni w ten uroczy, gorący czwartek, którym się leje pewnie z każdego pot, bo jest tak gorąco słonecznie chyba wszędzie w całej Europie. Także witam jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich sponsorów audycji. Zapraszam oczywiście do supportowania naszej audycji. Także jeżeli na przykład chcecie sprawdzić, czy przypadkiem nie opuściliście jakiegoś odcinka hiperprzestrzeni, także śmiało zapraszam sobie ściągać na iPody, czy gdziekolwiek sobie zakładać słuchawki, sobie po prostu posłuchać w ramach relaksu, jeżeli wam się chce. Oczywiście zapraszam wszystkich do komentowania, zostawiania komentarzy pod audycjami. Jest to bardzo miłe, ja bardzo lubię czytać, staram się zawsze odpowiadać, bo to nie tylko ja, ale też wszyscy robiący tu audycję mamy to samo skrzywienie i bardzo lubimy komentarze. No i zapraszam wszystkich oczywiście na Facebooka jak zwykle, bo tam też się pojawiamy. Także to tyle takich radosnych ogłoszeń organizacyjnych. Tym samym chciałem wrócić do głównego tematu, czyli do kontrolowania społeczeństwa. I skąd się w ogóle wzięły takie sytuacje, że wzięły się sprzed 100 lat. Właściwie wzięły się z okresu zimnej wojny ze Stanów Zjednoczonych od postaci niejakiego Nathana Nasha. John Nash. To jest taki słynny matematyk, który jeszcze żyjący do tej pory. Zresztą jest bohaterem filmu Piękny Umysł, czy jakoś tak. To była inspiracja dla autorów tego filmu. Taki film o szalonym naukowcu, który wylepia sobie ślady, znaczy ściany różnymi dziwnymi artykułami, w ogóle świruje i wymyśla dziwne rozwiązania matematyczne, myśli, że cały czas jest szpiegowany i że jest szpiegiem. To właśnie John Nash. No i generalnie cały ten koncept, o którym dzisiaj będę mówił, właściwie wziął się z konceptu Nasha, takiego matematycznego konceptu, z teorii gier. Tak to się nazywa. Także dzisiaj będzie właśnie o tym, jak teoria gier doprowadziła do sytuacji. O tym dowiemy się z tego odcinka. A właśnie, kultura strachu chciałem powiedzieć. Także stąd się wzięło troszeczkę, stąd się wzięło dzisiejsze społeczeństwo. Słuchajcie, więc zaczynam wszystko od początku. Cofamy się do lat 50. tuż po II wojnie światowej. W Stanach Zjednoczonych zapanowała się lanka, radość po II wojnie światowej, jak wszędzie na świecie. No oczywiście była jeszcze Korea i takie drobne epizody, bym powiedział, ale to już w ogóle na inną historię. No więc zaczęła się zimna wojna. Rosjanie zaczęli się zbroić, nastała era atomu, era zbrojeń. Amerykanie zaczęli się zbroić, każdy zaczął myśleć o bombie atomowej. Tym bardziej, że chwilę przed wyparowały dwa miasta w Japonii za pomocą dzielnych amerykańskich naukowców i niemieckich, ponoć też. No i wszyscy zaczęli epatować się strachem. Wywiad amerykański zaczął mocno wariować na punkcie tego, co się dzieje w Rosji za żelazną kurtyną i objawem tej psychozy była próba rozszyfrowania tego, jak działa radziecka armia, jak działa radziecki wywiad, jak działa w ogóle cała sowiecka strategia bloku wschodniego. No więc szukano długo metody, która pozwoli w jakiś racjonalny sposób ogarnąć ten temat, policzyć, sprawdzić, że można było się przeciwstawić, że można było coś zaplanować, że można było coś przedsięwziąć. W międzyczasie pojawiła się właśnie teoria gier, pojawił się John Nash ze swoją słynną teorią, która właściwie mówi o tym, że wszystko dookoła w takim bardzo wielkim skrócie. W ogóle polecam wszystkim, słuchajcie, jeżeli oglądaliście film Piękny Umysł bodajże, tak chyba się nazywa, o film o matematyku, który się nazywa właśnie John Nash, właśnie o tym, o którym mówię. Hollywoodzki film nie do końca oddaje rzeczywiste życie Johna Nasha. No ale o tym trochę później. Cała ta teoria matematyczna była oparta na tym, że każdy z nas prowadzi grę i że jedynym sensem naszego życia, jedynym właściwie sensem egzystencji ludzkiej jest prowadzenie gier między sobą i że to prowadzenie gier między sobą nas stymuluje, że stymuluje rozwój cywilizacji, że stymuluje, że w ogóle praktycznie wszystko dookoła. Szczególnie ekonomię. Chodzi o tak zwany koncept wirtualnej wojny, tak to się nazywało. Zacząłem się zastanawiać, czy aby nie użyć tego rozwiązania. No i pojawił się think tank, który nazywał się Rand Corporation. I ten think tank postanowił na zlecenie rządów Stanów Zjednoczonych właściwie wymyślić koncepcję obrony Stanów Zjednoczonych przed wielkim takim globalnym atakiem nuklearnym ze strony Związku Radzieckiego. Więc ten think tank postanowił wziąć na siebie koncept, jak przygotować Stany Zjednoczone do wielkiego ataku nuklearnego ze strony Związku Radzieckiego. No i stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnąć po ową teorię gier i że jest to równanie, które w jakiś tam dziwny sposób, no tak się wydawało wtedy temu think tankowi, rozwiąże sprawę zabezpieczenia się. Jeżeli na tym równaniu się oprze budowę całego takiego systemu zarządzania na przykład i systemu reakcji w ogóle w wojsku, no to dzięki temu będzie można kontrolować tą całą niekontrolowalną sytuację. Że kontrolując gracza z drugiej strony, pełne szaleństwo generalnie. Nie chcę tutaj tłumaczyć tej całej matematycznej teorii generalnie. Nazywa się, w skrócie teoria nazywa się bardzo zabawnie, bo nazywa się fuck you buddy, czyli pieprzę cię koleś. Tak się nazywa ta teoria w oryginale. Jest oparta o tym, że to jest właściwie samoregulujący się mechanizm utrzymujący grę w to. Ta cała gra, czyli te zależności pomiędzy ludźmi są oparte na równaniach matematycznych. I te równanie matematyczne przewiduje na przykład to, czego ja potrzebuję, albo czego ty, drogi słuchacze, potrzebujesz. Ktoś to przelicza i w tym momencie stanie
określić. W stanie stwierdzić na przykład, że jeżeli przyciśnie mnie z jednej strony, a ciebie z drugiej, to dzięki temu będzie mógł utrzymać ten mechanizm kontroli i będzie mógł utrzymać grę, że mi dzięki temu będzie zależało na tym, żeby mieć na przykład więcej. Bo cały ten mechanizm jest oparty na takim bardzo egoistycznym podejściu do życia, że jedynym sensem cywilizacji, jedynym sensem ludzkości jest to, jest nasze ego. Nasze złe cechy, bardzo takie egoistyczne, że wszystkie nasze bezsensowne żądze, kwestie, że na przykład chcemy mieć coś, co czego w ogóle nie potrzebujemy na przykład. Takie szalone aspiracje, tak zwane konsumenckie, stoją jako podwalina tego całego konceptu. Chodzi o to, że całe społeczeństwo opiera się na takim na przykład pożądaniu McDonalda, albo pożądaniu bardziej błyszczącego samochodu, albo pożądaniu bycia jeszcze lepiej zarabiającą klasą średnią, albo przeskoczeniu do kolejnej klasy średniej, do klasy jeszcze bogatszej, tudzież tego typu historie. Że wszystko jest oparte na takiej nieustannej grze, która się toczy między nami, że wszyscy próbują się wydymać nawzajem i wyciągnąć z tego jak najwięcej korzyści dla siebie. I to jest coś, na czym jest oparte społeczeństwo. No więc taki był koncept. Oczywiście w ogóle koncept nie zakładał tego, że właściwie funkcjonujemy, że jesteśmy ludźmi, tylko że posiadamy empatię, że na przykład, że to empatia i miłość daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ten koncept zakładał, że w ogóle człowiek nie potrzebuje jakby żadnego poczucia bezpieczeństwa, że najlepiej jest sterować społeczeństwem i kontrolować społeczeństwo w sytuacjach takich jak duże państwo. W ten sposób, że po prostu wprowadzać wszystkich w taką kulturę strachu troszeczkę, przerazić wszystkich wystarczająco na tyle, żeby kontrolować strach i żądzę ludzi. Że kontrolując nasze pożądanie, nasze przerażenie, jest się w stanie okiełznać społeczeństwo. Nazwano to właśnie takie ekwilibrium, tworzenie takiego ekwilibrium społecznego. Oczywiście wszystko to było oparte na nowym równaniu, nowym koncepcie Johna Nasha, Fuck You Buddy. Z Johnem Nashem jest dalej właściwie jeden drobny problem, ponieważ koleś jest kompletnym świrem. Koleś jest naprawdę psychopatą. Miał na przykład takie jazdy, że wydawało mu się, że ciągle jest śledzony, że gdzieś pracuje w jakiejś dla tajnej agencji, która w ogóle nie istnieje. No niesamowita postać. Spędził 10 lat w szpitalu psychiatrycznym na leczeniu, bo ma tak zwane psychozy. Człowiek, który ma psychozy, który wymyślił równanie matematyczne, które być może pisuje po prostu teorię gier, stał się ojcem pomysłu na współczesne społeczeństwo. Gier bardzo szybko została transportowana do armii amerykańskiej przez ten think tank. Bo oczywiście jako, że wszystko było związane z wojną atomową, zagrożeniem atomowym i wszystkimi tego typu hecami, wojsko położyło na tym łapy i stwierdziło, że to jest najlepszy pomysł, żeby w ogóle zmodernizować armię i przygotować się do właśnie takiego nowoczesnego, globalnego konfliktu atomowego. No więc zaczęto stosować te systemy. A na czym polega ten system? Ten system właściwie jest systemem statystycznym. Opiera na tym, że jest konkretny cel do wykonania i trzeba wykonać po prostu target tak zwany. Trzeba zrobić określoną ilość operacji, zmieścić się w limicie i w ten sposób realizuje się każde zadanie. Wszystko właściwie jest tylko celem takim statystycznym celem do wykonania. Pierwszą ofiarą tego konceptu było amerykańskie społeczeństwo same w sobie. W czasach Wietnamu stanowiono to wykorzystać do organizacji armii amerykańskiej. I wtedy wprowadzono na przykład taką rzecz jak takie zjawisko, które się nazywa body count. Ale o tym w ogóle powiem wam troszkę później, na razie jeszcze zostanę przy teorii gier. Cały ten koncept jeszcze tak tylko wyjaśnię, że to jest mniej więcej trochę jak uznano jakby za klucz społeczeństwa, za istotę naszego działania, za taki na przykład spiritus movement wszystkich rzeczy. No więc to jest trochę tak, jakbyśmy wszyscy założyli, że zawsze uczestniczymy w napadzie na bank. Ten napad na bank, te nasze egoistyczne żądze, które powodują, że chcemy kogoś obrabować z kasy i nie ponieść za to żadnych konsekwencji, że to nas łączy. Dzięki temu zbieramy się na przykład w taki gang i organizujemy się w gangu. Napadamy na ten bank, ale cały czas, pomimo tego, że robimy to razem, jest pomiędzy nami rywalizacja, ponieważ ktoś będzie chował ten skarb i chodzi o to, że po tym napadzie na bank próbujemy jeszcze do siebie przekombinować, kto tu w ogóle zostanie właścicielem tej kasy. Bo tak, jak już mamy kasę w ręku, no teraz to chowa tą kasę, kto będzie właścicielem, gdzie ta kasa jest schowana i czy wszyscy musimy się dzielić kasą. Całość polega na takim modelu schizofrenicznym, takim, gdzie ciągle czegoś oczekujemy. Oczekujemy czegoś w ogóle bez żadnych postaw, że zawsze mamy postawę roszczeniową do rzeczywistości i na tym się to wszystko opiera, na takiej kompletnej schizofrenii. Ten model kompletnie nie uwzględnia żadnej kooperacji. To jest model, który uwzględnia tylko jeden odruch, który się nazywa rywalizacją i nic więcej. I cały koncept bazuje na tym, nieustannie ze sobą rywalizujemy, że nie ma między nami kooperacji, wszystko jest tak naprawdę ukrytą rywalizacją, nawet jeżeli jesteśmy altruistami, to tak naprawdę dlatego, że mamy jakiś swój tajemny, sekretny cel, do którego chcemy zmusić ludzi, żeby zrobili coś dla nas. Cała ta idea okazała się mocno schizofrenią, no jak zresztą Nathan Ash, który wylądował na 10 lat później w szpitalu psychiatrycznym właśnie, leczą się ze schizofrenią maniakalnej. No ale cała ta historia, to że Nathan Ash wylądował w szpitalu i że okazało się, że cała...
Ta wariacka teoria jest niczym więcej jak tylko teorią zrobioną przez wariata, do czego sam Nathan Ash się po latach przyznał. Stwierdził, że pewnego dnia miał moment objawienia, oświecenia i zrozumiał, że to jest bullshit po prostu. Ale to już inna sprawa. Także cała ta historia, słuchajcie, nie zmieniła za bardzo losu świata, ponieważ ten cały myk okazał się bardzo pożądaną ideą dla polityków, dla ludzi związanych z rządami, dla takich intelektualistów w think tankach. Taka bardzo koncepcja wyglądała bardzo, bardzo ciekawie dla nich, bo wreszcie zaczęło się wydawać, że być może uda się okiełznać tłum ludzi, że wreszcie może uda się okiełznać całe społeczeństwo, że uda się coś z tym zrobić i że uda się je kontrolować. No więc tym pomysłem w ogóle zajęli się psychologowie. Był taki słynny psycholog w latach 70. swego czasu prawie gwiazda pop w tamtych czasach. Niejaki R.D. Lang, facet z Glasgow. To jest człowiek, który w latach 50. zakochał się kompletnie w tej idei i stwierdził, że to jest chyba najlepsze wytłumaczenie właściwie tego, jak działa społeczeństwo. I to jest jedyny drive dla w ogóle społeczeństwa. Oczywiście idee były bardzo ambitne dla tego wszystkiego. Taką główną ideą, głównym powodem, dla którego ten koncept tego równania Johna Nasha stał się tak popularny, była jak na ironię próba wyeliminowania wszelkiego rodzaju korupcji z działających systemów politycznych i wszelkiego rodzaju nieodpowiedzialności i niekompetencji. Po okresie zimnej wojny, czy w okresie zimnej wojny, dużo ludzi zajmujących się koncepcjami związanymi z polityką stwierdziło, że największym zagrożeniem dla wszelkich jakichkolwiek społeczeństw, systemów, a było to tuż po II wojnie światowej, są dyktatorzy, jest właściwie społeczeństwo samo w sobie. No więc jedyną metodą taką, po II wojnie światowej, po czasach wszystkich tych psychopatycznych liderów typu Stalin, Hitler, Mussolini, po tych wszystkich historiach stwierdzono, że właściwie największym zagrożeniem dla jakichkolwiek systemów demokratycznych i dla ludzkiej egzystencji są tak naprawdę ludzie. Że czynnik ludzki jest najbardziej zawodny, więc stwierdzono, że chyba najlepszą metodą będzie zastąpić ten czynnik ludzki jakimś czynnikiem, który w ogóle nie będzie nigdy ulegał korupcji, nigdy nie będzie ulegał fascynacji jakąkolwiek ideologią, że wszystko będzie oparte na tak zwanym racjonalnym podejściu do życia, na logice, że jeżeli czegoś będzie potrzeba, to się to zorganizuje, jeżeli nie będzie potrzeba, to się nie zorganizuje, że nie będzie to podyktowane jakimiś ideologicznymi względami, jakimiś religijnymi względami, że nie będzie to wynikało z jakichś obsesji, które są w głowach polityków. No więc stwierdzono, że najlepszym pomysłem, przez zupełnie, nie wiem czy przypadek, tak się złożyło, że właśnie ów brytyjski psycholog z Glasgow, R.D. Lang, zainteresował się tym konceptem i stwierdził, że to jest najlepsze lekarstwo na brytyjski system zarówno i ekonomiczny, jak i polityczny. W ogóle koncept na działanie państwa. Szczególnie w Anglii, gdzie była bardzo mocno zakorzeniona mentalność klasowości, tego, że ktoś się urodził w lepszej rodzinie, ktoś w gorszej. Społeczeństwo było bardzo spolaryzowane, wręcz idealne warunki na przeprowadzenie takiego masowego eksperymentu. No więc stwierdzono, że zrobił ten eksperyment. No ale w Anglii tak sobie z tym szło. Generalnie głównie było zbieranie danych. R.D. Lang w końcu ruszył tyłek do Stanów Zjednoczonych, gdzie oczywiście były te think tanki, gdzie właśnie ta idea wyrosła. Czyli jakby było większe otwarcie na robienie badań na ten temat. No i postanowił zrobić R.D. Lang postanowił zrobić taki pionierski eksperyment. No więc zebrał grupę 12 ludzi, którzy udawali świrów. Bo cały dowcip polegał na tym, żeby udowodnić, żeby, że tak powiem, sprecyzować, co jest zachowaniem patologicznym w społeczeństwie, a co jest zachowaniem całkiem naturalnym. No więc pierwsza próba odbyła się z 12 osobami w szpitalu psychiatrycznym, które miały akurat schizofrenię. Więc polegało to na tym, że R.D. Lang po prostu siedział z nimi przez 12 miesięcy, codziennie właściwie, czy co dwa dni jakoś tak były spotkania z tymi ludźmi. On siedział i mówił do nich. I granie zmuszał ich, żeby ze sobą rozmawiali. No więc ta grupa 12 osób przez cały rok ze sobą rozmawiała i po całym roku rozmawiania ze sobą właściwie wszyscy wrócili na tyle do zdrowia psychicznego, że okazało się, że można ich wypuścić na zewnątrz ze szpitala, plus z powrotem do życia, do takiego normalnego życia. No po czym po 12 miesiącach, jak się okazało, właśnie nawet chyba krócej, praktycznie cała ta grupa ludzi, czyli wszystkie te 12 osób z powrotem wróciło do szpitala. Okazało się, że nie wytrzymali konfrontacji z rzeczywistością, że metoda kompletnie nie zadziałała. To doprowadziło owego psychologa do konceptu pod tytułem, że właściwie odpowiedzialność za to wszystko jest, za całe społeczeństwo, za sposób dealowania jest nasza rodzina. Rodzina jest takim miejscem, gdzie właściwie nasiąkamy wszystkimi tymi ideami, konceptami, stąd się bierze to, jak funkcjonujemy. Bo wszyscy ci ludzie, którzy byli leczeni w szpitalu, jak zostali wysłani z powrotem do domów, po stwierdzeniu, że wszystko jest z nimi okej, zostali wysłani do swoich rodzin. Okazało się, że te rodziny ze sobą nie rozmawiają w normalny sposób. Okazało się, że te rodziny właściwie są takie patologiczne i że ci ludzie nie mają za bardzo szans powrotu do normalnego życia, wracając do
tak zwanych normalnych swoich rodzin, bo tak zwane normalne rodziny w normalnym świecie okazały się bardziej patologiczne niż sytuacje, którą stworzono im w szpitalu przez te 12 miesięcy. I ci wszyscy ludzie z chęcią po prostu po niecałym roku wszyscy wrócili do szpitala i każdy z nich deklarował, że on woli być w szpitalu psychiatrycznym, bo czuje się o wiele lepiej, bo tu przynajmniej ma z kim porozmawiać. I tak się skończył pierwszy eksperyment. No więc wniosek był taki, że za wszystko jest odpowiedzialna rodzina, podstawowa komórka społeczna, że gdyby nie rodzina, to jest coś, co powoduje, że na przykład, nie wiem, zostajemy świrami albo nie. Tylko, że L.D. Lang był takim ciekawą osobowość, można powiedzieć. Jego wniosek był taki dosyć, no dla mnie egzotyczny, no ale w tamtych czasach to myślę, że to był taki mainstreamowy w ogóle wniosek dosyć mocno, że współczesna rodzina to po prostu to piekło. I że jedyną metodą na zrozumienie współczesnej rodziny, właściwie tego, jak się zachowuje, jest wykorzystanie owej teorii gier, która się właśnie nazywała Fuck You Buddy, Johna Nasha, i zebranie danych, właściwie, bo L.D. Lang cały czas, badając tą grupę 12 ludzi, cały czas zbierał dane na temat tych ludzi, na temat ich rodzin, na temat w ogóle wszystkie dane były zbierane i ładowane non-stop do komputera i cały czas przeliczane. No więc z tego algorytmu Langowi wyszło, że rodzina to jest takie coś, gdzie ludzie prowadzą nieustannie gry. Że jedna gra jest pod jedną grą, pod drugą, że to jest takie piekło, w którym po prostu chodzi o grę, która nazywa się dominacją. Że naturalnie każda rodzina w świecie to jest po prostu banda psychopatów, w której chodzi tylko o dominację. I takie były wnioski L.D. Langa. Ekscentryczne. Nie, ja myślę, że facet chyba był samotny, no, bo to jest jego wniosek był po prostu taki, żeby nie ufać. Nie ufaj tym, którzy cię kochają. To był taki jego główny wniosek. Jeżeli ktoś cię kocha, to w ogóle nie powinieneś mu nigdy ufać. Na tej teorii, na tym założeniu legły całe podwaliny współczesnego świata. Wspominam, że słuchacie Hiperprzestrzeni, słuchacie mnie, mapy i Tomka, zwał jak zwał. Ja wracam do opowieści. Po tych wszystkich rozwiązaniach, po tych wszystkich pomysłach, eksperymentach niejakiego L.D. Langa z rodzinami ludzi chorych na schizofrenię, ich wypuszczaniem ze szpitala i powrotem do szpitala, z jego wnioskami, tym, że rodzina jest najbardziej patologiczną sprawą i że tak naprawdę w rodzinie chodzi tylko i wyłącznie o ukryte gry, o ukryte zależności, o takie kombinowanie, kto komu coś wytarga, kto na tym więcej zyska i kto będzie górą, a kto dołem. To jest największy motor ludzkiej cywilizacji, że to jest motor dla naszej osobowości, że to jest powód, dla którego się rozwijamy. Taki był pomysł L.D. Langa. No bardzo oryginalne spostrzeżenie. Na końcu sformułował, podczas chyba wywiadu udzielonego w telewizji brytyjskiej, sformułował taki koncept pod tytułem nie ufaj ludziom, którzy mówią, że cię kochają. Co już patologia. No ale stwierdził, że to jest, stwierdził, że tak właśnie działa świat. A to się bardzo podobało w tamtejszych czasach, było takie bardzo łatwe wytłumaczenie. No i za teorię zabrał się niejaki James Buchan ze Stanów, człowiek, który właściwie jest jeden z ludzi związanych z amerykańskimi think tankami, z polityką i uniwersytetem bodajże w Chicago. Stwierdził, że w ogóle, że należy zdefiniować pojęcie publicznego interesu. Że właściwie, że receptą, skoro metoda działa, przynajmniej tak się wydawało wtedy, że ta metoda związana z równaniem nasza świetnie działa i świetnie opisuje rzeczywistość i dzięki niej można modelować i kształtować każde społeczeństwo w dowolny możliwy sposób i je kontrolować. Także nadszedł kolejny etap na załadowanie tego wszystkiego do, że tak powiem, działającego systemu ekonomicznego, czyli zacznijmy od polityki. James Buchan stwierdził, że polityczny, publiczny interes definiowany przez polityków, jeżeli zastąpimy polityków algorytmem, który będzie rozwiązywał nasze wszystkie sprawy, to będzie to recepta, to jest jedna recepta na arogancję elit, na biurokrację i na wszystkie tego typu rzeczy. To wszystko zaaplikowano w Wielkiej Brytanii. No więc James Buchan się pojawił w Wielkiej Brytanii, zaczął wprowadzać te wszystkie idee, żeby wyeliminować jakikolwiek system zarządzania decyzyjny związany z ludźmi, żeby wszystko robił za nas taki robot. Jeżeli oglądaliście Odyseję kosmiczną Stanleya Kubricka, to na pewno pamiętacie postać robota, który nazywa się HAL. Jak na ironię, ten cały system to był taki rodzaj właśnie takiego komputera, który wszystko za nas robi. No więc żeby system mógł zadziałać, trzeba było tylko wprowadzić odpowiednie warunki, czyli wprowadzić strategię. Zmusić wszystkich do gry i zmusić wszystkich, żeby doszli do tego momentu, że jedynym takim drive'em w życiu jest ego. Jedynym drive'em w życiu jest gonitwa za tym, żeby dominować każdą możliwą sytuację. Że tak naprawdę to jest jedyny sens życia, czyli większy może więcej. Mocniej kopniesz, jesteś większy. I na tym polegało wprowadzanie tego modelu. No więc zrobiono kolejny eksperyment, który spchnął wszystko na nowe, fantastyczne tory.
I ten eksperyment zrobił właśnie R.D. Lang. To jest ten eksperyment, który wam... Ten drugi eksperyment był dosyć egzotyczny. Zaczęło się wrzucenie do szpitala pierwszego pacjenta, czy tam chyba dwóch czy czterech ludzi na początku. Proszę sobie w ogóle sprawdzić na Wikipedii. Tam chyba będzie opis tego, powinien być opis. Pierwszy eksperyment polegał na tym, że do szpitala psychiatrycznie chorych wprowadzano kompletnie incognito kilku zdrowych ludzi. Nie mówiono tego lekarzom i lekarze, no więc lekarze stwierdzali, jakie miały choroby psychiczne. No więc pierwszy eksperyment udowodnił, bodajże chyba z czterema osobami było, pierwszy eksperyment udowodnił, że właściwie lekarz-psychiatra w szpitalu psychiatrycznym robi z każdego psychola, bo wpuszczono tam cztery osoby i te cztery osoby w ciągu bodajże chyba paru tygodni od razu zostały psychicznie chore, z długą listą chorób, na co są chore, na co się z nimi dzieje, oczywiście były kompletnie zdrowe. No więc ten pierwszy eksperyment podważył jakiekolwiek kryteria oceny dokonywane przez człowieka. I ten, o co chodziło z tym eksperymentem? On miał udowodnić, że tłumaczenie wszystkiego na podstawie algorytmu matematycznego jest zdrowsze, jest bardziej funkcjonalne niż na przykład powierzanie jakiejkolwiek decyzji w rękach lekarza. Okazało się, że lekarz tak naprawdę sam jest niezłym świrem i z kompletnie zdrowych ludzi, tylko dlatego, że są oni w szpitalu psychiatrycznym, robi świrów, wpisując im różne dziwne dolegliwości, których nigdy w życiu nie mieli. No ale eksperyment dosyć jakby przeszedł bez specjalnego echa, no więc R.D. Lang, wkurzony, zrobił większy eksperyment. Tym razem ukrył tożsamości ludzi i udało mu się po cichu wprowadzić do jednego ze szpitali psychiatrycznych, takiego dużego szpitala psychiatrycznego, około 40 fałszywych pacjentów. Wyobrażacie sobie, to jest naprawdę duża grupa ludzi. Także w szpitalu było pół na pół właściwie. Połowa ludzi była kompletnie zdrowa. To byli wolontariusze, normalnie zdrowi ludzie, których zbadano wcześniej, zrobiono im wszystkie możliwe testy, zanim ich, że tak potajemnie, do tego szpitala wpuszczono. No i byli to kompletnie zdrowi ludzie. W szpitalu okazało się, że wszyscy są oczywiście chorzy na psychozy maniakalne, na tego typu rzeczy i że wszyscy dostają jakieś dziwne leki, że właściwie każdy z nich dostał diagnozę, że jest patologicznie na coś chory. No i ten eksperyment, w pewnym momencie, kiedy już zebrano całą dokumentację medyczną, Lenko publikował całą prawdę na temat tego eksperymentu, powiedział, że właściwie te 40 osób, które wprowadził do szpitala, jest kompletnie zdrowych i nie ma żadnego powodu, dla którego musieliby kiedykolwiek być uznani za chorych psychicznie. I w ten oto sposób właściwie doprowadził do takiej gigantycznej burzy w amerykańskiej psychologii, kompletnej rewolucji. Wszystkim, którzy reprezentowali klasyczną szkołę psychologii, taką, że to lekarz decyduje o tym, czy jesteście zdrowi, okazało się zawodne. I to wszystko generalnie runęło z wielkim łoskotem. Lang stał się w tym czasie w Stanach taką gigantyczną gwiazdą właściwie psychologii. Obalił pomysł, że potrzebny jest lekarz. Stwierdził, że właściwie lekarz się częściej myli niż jakkolwiek dokumentacja i że jest to bardzo niebezpieczne, bo to właściwie doprowadza do jakiejś tam patologii. Że właściwie, no wracając do początku, że jedną receptą na wyeliminowanie arogancji, biurokracji i tego typu historii jest po prostu powierzenie wszystkiemu algorytmowi matematycznemu. No więc stwierdzono, że najlepsze będzie zrobienie takiego modelu, coś w rodzaju formularza. Tak jak widujemy dzisiaj wszędzie, w każdym chyba u lekarza w Polsce też są takie formularze, na co, jak się czujesz, na co jesteś chory, trzeba wypełnić ankiety i tak dalej. I te ankiety są analizowane przez system komputerowy. No stwierdzono, że to jest najlepszy sposób, najbardziej bezpieczny, bo to jest jedyny sposób, dzięki któremu na przykład lekarz psychiatra nie zrobi z człowieka świra. Wszystkie te badania doprowadziły do takiej mocnej konkluzji, bo chwilę później okazało się, że według algorytmu, który opracowali właśnie psychologowie po tym eksperymencie, po to, żeby właśnie wyeliminować niejako decyzyjną rolę lekarza, sprawdzono ten algorytm na społeczeństwie amerykańskim. No i ten algorytm, który miał sprawdzać, czy wszyscy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy i co nam dolega, robot, który wie doskonale, jak nas wyleczyć, powiedział, że 70% Amerykanów jest psycholami. I że no statystycznie po prostu wyszło, komputer wypuł daną statystyczną i komputer stwierdził, że 70% społeczeństwa to psychole. No cóż, jak na ironię, ta konkluzja szalenie się wszystkim spodobała. Nikt nie stanął okoniem, a wręcz odwrotnie. Wszyscy się bardzo ucieszyli, bo a szczególnie już duże korporacje farmaceutyczne oraz lekarze, wszelkie psychiatrzy związani mocno z korporacjami, no bo okazało się, że jest gigantyczny rynek, potężny market. Właściwie każdy jest świrem, przynajmniej 70% ludzi jest świrem. A praktycznie każdemu się zdarza przynajmniej parę razy w życiu mieć jakąś kryzysową sytuację. Także z definicji każdy przynajmniej przez parę minut był świrak, że każdy potrzebuje lekarza psychiatry. No tu się zaczyna kolejny rozdział tej całej opowieści pod tytułem jak współczesna psychologia zawładnęła troszkę światem naszej wyobraźni, jak zaczęto wymyślać nowe choroby, na przykład co się nazywa social disorder, jakieś tego typu historie, jakieś maniakalne, dziwne depresje. Zaczęto wymyślać po prostu nowe choroby psychiczne, które nigdy wcześniej nie istniały, nadawać im nazwy. Jeżeli ktoś z was nie miał ochoty wyjść na przykład na zewnątrz, system automatycznie rejestrował, że ten człowiek jest na przykład chory na coś, bo ma blokadę psychiczną, dlatego nie chce wyjść na zewnątrz, jest na pewno chory. A że za tym systemem stało gigantyczne lobby
związane właśnie z lekarzami i firmami farmaceutycznymi produkującymi gigantyczne ilości leków, antydepresantów. Przecież to nie jest nigdy za darmo. No więc stwierdzono, że model jest tak idealny, że trzeba go załadować tak na większą skalę. No i tutaj w tym momencie pojawiła się na początku lat 80. Margaret Thatcher w Anglii, która stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie właśnie, zaaplikowanie takiego matematycznego modelu do zarządzania krajem. Stąd się wziął ten pierwszy koncept, czyli na przykład to, że urzędnik służy człowiekowi radą i że właściwie jest po to, żeby mu pomóc, żeby zastąpić to serwisem, że urzędnik właściwie nie jest po to, żeby komukolwiek pomagać, ani cokolwiek robić. Urzędnik jest po to, żeby prowadzić serwis. Jest serwisantem, który ma statystycznie wypełnić ileś tam opcji w bazie danych i to będzie działało. I bycie serwisem. To, żeby wprowadzić wszystkich do gry. Czyli zamiast empatii i poczucia bezpieczeństwa wynikającego z tego, że na przykład lubimy się, szanujemy, że po prostu mamy empatię. Zastąpienie tego systemem gier, gdzie jest jakiś taki dziwny język zależności, gdzie każdy walczy o to, żeby być na górze, jest bardziej ekonomiczny dla państwa. Więc stwierdzono, że ten model będzie teraz głównym modelem do zarządzania Anglią. W ten sposób o to wymyślono, na przykład zreformowano całe NHS. Ale o tym za chwilę. Ja wrócę do Stanów Zjednoczonych, bo ten model już został zastosowany wcześniej w Wietnamie przez ówczesnego generała armii amerykańskiej, niejakiego McNamara, który stwierdził, że właściwie patriotyzm się nie sprawdza, a był on właśnie zainspirowany działaniami think tanka Rand Corporation, że patriotyzm się absolutnie nie sprawdza, że lepiej postawić na racjonalny, matematyczny, mierzalny system, który doprowadzi do zwycięstwa w każdej wojnie. Że kontrolując statystycznie system, jesteśmy w stanie kontrolować jego interakcje z rzeczywistością. Prowadzono różne dziwne statystyki, na przykład liczenia ciał, wystrzelonych pocisków, wszystkie tego typu rzeczy. No i zastosowano tą metodę w Wietnamie. Metoda okazała się kompletnym niewypałem, doprowadziła do gigantycznej katastrofy. Podczas wojny w Wietnamie zginęła nieporównywalna ilość cywili w stosunku nawet do II wojny światowej. Ponieważ statystycznie wojna w Wietnamie pobiła praktycznie wszystkie wojny, które były przedtem, jeżeli chodzi o ilość martwych cywili. Jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za to był właśnie jeden z tych formularzy stosowany przez armię amerykańską, jeden z tych statystycznych elementów tego systemu statystycznego, który się nazywał body count, czyli odliczanie zwłok. Każdy dowódca, tudzież każdy oddział musiał zgłosić ilość zabitych ofiar wroga. I każdy z oddziałów miał konkretny limit, który musiał wyrobić. Po prostu trzeba było zabić określoną ilość wrogów. Jeżeli oddział nie wyrabiał swojej normy, no to pojawiały się szykany. Oddział był wysyłany na gorszy odcinek frontu, bardziej niebezpieczne misje. Generalnie jak to zwykle w takich sytuacjach. Jeżeli ktoś się nie sprawdza, no to jest automatycznie relegowany do robienia najgorszej roboty. No, w przypadku wojny oznacza to po prostu dla żołnierza oznacza to szybszą śmierć. No więc doprowadziło to do takich sytuacji, że amerykańscy żołnierze po to, żeby w statystykach wszystko wyglądało ok, pacyfikowali wioski z ludnością. Jeżeli ktoś z Was oglądał na przykład film Full Metal Jacket, to jest taki jeden z takich kultowych filmów opowiadających o historii Wietnamie, to tam jest taka scena, gdzie młody reporter leci helikopterem gdzieś na jakiś kawałek frontu i rozmawia z facetem, który obsługuje karabin maszynowy na platformie helikoptera. I ten facet non-stop strzela po prostu z tego helikoptera. I że jacyś ludzie uciekają przez pola i on po prostu strzela do tych ludzi non-stop. I ten reporter, ten młody chłopak się go pyta, dlaczego strzelasz do tych ludzi, przecież to cywile. Na co ten operator karabin maszynowego mówi, że ci, którzy wolno uciekają, to leniwi żołnierze Wietkongu, a ci, którzy biegną szybciej, to zaangażowani żołnierze Wietkongu. I że właściwie każdy jest żołnierzem Wietkongu. Chodziło o statystyki, tak zwany body count. Im więcej ofiar było wpisanych martwych ciał w statystykę, tym większe szanse, że na przykład żołnierze zostaną powrotem odesłani do domu, a nie na przykład zatrzymani o parę tygodni dłużej w Wietnamie. Te wszystkie statystyki doprowadziły do kompletnej katastrofy humanitarnej, chyba nie muszę opowiadać tej całej historii w ogóle z wojną w Wietnamie. W międzyczasie w Europie i w Stanach psycholodzy tacy jak R.D. Lane, swego czasu jeszcze John Nash, oczywiście byli wielkimi piewcami tej metody, tak samo jak James Buchanan, który stał się właściwie taką tajemniczą postacią przy rządzie brytyjskim w latach 80. przy Margaret Thatcher. No i oni stwierdzili, że tą metodę po prostu zaaplikują do społeczeństwa, niezależnie od tego, że to jest patologia, że to nie działa, że to powoduje, że wszyscy się wykoślewiamy, bo zamiast pracować rzeczywisty użytek samych siebie, czyli na przykład zrobić coś, co się naprawdę przyda komuś, nie wiem, upiec chleb, który da się zjeść, to zajmujemy się wypełnianiem statystyk, które ktoś analizuje, nie wiadomo, co później z tego wynika, właściwie nic z tego nie ma. Więc postanowiono dokładnie ten sam system, który doprowadził do gigantycznej porażki amerykańskiej armii w Wietnamie, zaaplikować i na tym samym w Anglii i na tym samym systemie zbudować instytucję, która się nazywa w Anglii NHS, czyli system zdrowotny.
No więc myślę, że to jest chyba najlepsza metoda do inżynierii ludzkości i że na tym, na tych egoistycznych, najgorszych naszych obudkach należy nas zmusić do gry nawet u lekarza. Po prostu musimy być graczami, pokerzystami, nawet wtedy, kiedy szukamy lekarza. System okazał się kompletnym fiaskiem. Jest to dosyć znana rzecz w Anglii, że system NHS-u nie działa, że jest oparty na statystykach. Na przykład w statystyce jest tak, że dużo ludzi wcześniej czekało na przyjęcie do lekarza. No więc z tego powodu, żeby w statystykach to wyglądało lepiej, szpital nie tracił rządowych grantów za to, że na przykład nie wypełnia pewnych punktów w statystyce, że statystycznie wygląda na to, że nie wypełnia swoich norm, a są konkretna norma do wyrobienia, jeżeli pozostaje po prostu mniej pieniędzy. No więc jedną z tych norm było oczekiwanie na przyjęcie. Ludzi po prostu przesuwano i efekt był taki, że o ile robiono wszystkie niezbędne, takie bardzo drobne operacje od razu zaraz, bo to świetnie wyglądało w statystykach, to ludzi na przykład z rakiem, którzy musieli czekać na operację, to musiało być wszystko przygotowane, przesuwano. Ci ludzie właściwie rzadko kiedy byli operowani. Jak zwykle, żeby to się wyglądało fajnie na papierze, a nie żeby cokolwiek załatwić. Dochodziło do sytuacji, że w Anglii odkręcano na łóżkach, od łóżek szpitalnych odkręcano kółka, żeby zmienić status, że to jest na przykład, że to już nie jest, że to już nie są nosze do noszenia pacjenta, czy coś w tym stylu, tylko to jest łóżko szpitalne, bo już nie ma kółek. Jeżeli się postawi przy ścianie, to już pomieszczenie nie nazywa się holem, to już pomieszczenie szpitalu. Także dochodziło do takich kompletnych paradoksów i właściwie cały NHS się dosyć mocno zwiesił. Jest kilka takich genialnych budynków w Anglii, jakby ktoś chciał końca, taki gigantyczny szpital, który budowano gdzieś w Mizadupiu. Bo statystyki wykazały, że tam jest największe zapotrzebowanie na to, żeby wybudować szpital. No, okazało się, że to jest ośrodek niczego, budowa stanęła w połowie i tyle. Także cała ta inżynieria ludzkości skończyła się na doprowadzeniu do tego, że cały ten model ekonomiczny i cały model polityczny został uwarunkowany na najgorszych cechach ludzkiej osobowości, że psycholodzy, którzy tworzyli coś takiego jak portret psychologiczny współczesnego społeczeństwa, byli chyba sami niezłymi świrami i naprawdę nieźle nasrane w głowie. Jedyne koncepty, jakie mieli do zaoferowania, jedyne sposoby wyjaśnienia tego, w jaki sposób dealujemy rzeczywistość, były takie, że jesteśmy bandą psychopatów, których trzeba kontrolować, czasami kopnąć w tyłek, czasami pobić, a później dać marchewkę. I że kontrolowanie nas w ten sposób spowoduje, że staniemy się bardziej stabilnym, bardziej przewidywalnym społeczeństwem. A wszystko to wzięło się, przypominam, z czasów zimnej wojny, gdzie Amerykanie potrzebowali jakiejś logiki do przewidywania tego, jak Rosjanie rozłożą na przykład bomby balistyczne i gdzie będą ustawione rakiety i jak należy się zachować podczas ataku. Tą zimną wojenną strategię, która opierała się na tym, że każdy jest graczem, że Rosjanie kłamią zawsze, że Amerykanie też muszą kłamać i na tym kłamstwie i kombinowaniu, na nieustannym okłamywaniu samego siebie jest właściwie zbudowana cała struktura. Okazało się podstawą do zbudowania współczesnego systemu finansowego, współczesnego systemu zdrowotnego i współczesnego systemu politycznego. Do tej pory właściwie żyjemy w takiej szklanej bańce iluzji polityków o tym, że społeczeństwo to jest jednolita koncepcja, że jest w ogóle coś takiego jak społeczeństwo. Do tej pory żyjemy w iluzji tego, że na przykład jeżeli doprowadzi się nas na skraj, to jakichś skrajnych emocji, to te skrajne emocje będą nas łączyć. Oczywiście, że będą nas łączyć. Wszystko, jesteśmy ludźmi, łączy nas wszystko, po prostu łączy nas to przede wszystkim, że jesteśmy ludźmi. No, dla polityków okazuje się jedyną najskuteczniejszą metodą jest nas przestraszyć, ponieważ według wzoru matematycznego, kiedy jesteśmy przestraszeni, nasze działanie jest najbardziej racjonalne. Jesteśmy w stanie to najłatwiej wytłumaczyć w logiczny sposób. To jest chyba jedyny rodzaj zachowania, który jesteśmy w stanie wytłumaczyć logicznie. No i na tym powstała współczesna koncepcja społeczeństwa. Na tym opiera się właściwie aktualnie cały zachodni świat. I teraz to jest mocno eksportowane, nie wiem, do Iraku czy tudzież w innych miejsc. Oczywiście metoda nigdy nie działała. Sam John Nash stwierdził, że cała ta teoria to jest tylko i wyłącznie projekcja jego schizofrenii. Że wymyślił tą teorię będąc schizofrenikiem i wcale się tego nie wstydzi. On dalej wykłada w Princeton. Jakby ktoś z was był niedaleko Princeton University, to John Nash dalej tam pracuje. Można sobie z nim porozmawiać. Bardzo interesująca postać. Sam stwierdził, że właściwie cała ta historia to jest bardziej historia jego choroby niż jakiejkolwiek próby opisania społeczeństwa i czegokolwiek. I myślę, że on jest do tej pory mocno przerażony tym, że stało się to kanwą, jakby takim oparciem na tym kamieniem milowym, na którym zbudowano współczesną cywilizację. Tak to wyglądało. Ponoć to było jedyne racjonalne wytłumaczenie ludzkich zachowań. Tak przynajmniej twierdzono jeszcze parę lat temu. Podejrzewam, że do dzisiaj znajdziecie sporo think tanków, w których główną ideą, jakby głównym motorem napędowym każdej idei jest koncept teorii gier. Na teorii gier jest oparta właściwie konstrukcja każdej współczesnej korporacji. Tego, że ludzie się, tak zwany doggy dog reality, czyli polityka korporacyjna, to, że
silniejszy zjada mniejszego. I to w taki bardzo patologiczny sposób. Nie ma żadnej współpracy ani kolaboracji, tylko jest nieustająca konfrontacja, w której są tylko dwa stany, przegrany i wygrany. W teorii gier nie ma czegoś takiego jak współpraca i kolaboracja. Efekt jest taki, że nie działa absolutnie. Po paru latach takiej współczesnej ekonomii państwo Margaret Thatcher doprowadziły właściwie Anglię do dosyć mocnej ruiny ekonomicznej. Porównując do Polski, na pewno nie jest taka ruina. Tam troszkę lepiej się to zachowało, ponieważ teoria nigdy nie stała aż tak mocno, masowo wprowadzona do życia. Ona funkcjonuje w korporacjach, ona funkcjonuje w wojsku amerykańskim, natomiast nie funkcjonuje za bardzo na co dzień. Natomiast w Anglii zaczęło stanowić taką podstawę budowy tak zwanego nowego społeczeństwa. Zresztą wziął się za to Tony Blair, który postanowił sięgnąć z powrotem po tą samą teorię i zrobić dokładnie to samo, co Margaret Thatcher, czyli spolaryzować społeczeństwo, doprowadzić do... Każdy będzie musiał wypełnić formularz, każdy będzie się musiał zmieścić w swoim targecie w formularzu. No efekt był taki, że rzeczywiście nie zadziało. Koncept był bardzo jak zwykle ambitny. W teorii zakłada, że jest to jedyny sposób na to, żeby znieść na przykład tak zwane różnice klasowe. To też jakaś taka dziwna nowomowa, egzotyczna bardzo, ale taki pomysł, żeby wyrównać status wszystkich ludzi dookoła i żeby wszyscy byli na tym samym poziomie. No efekt taki, że kończyło się, że próba wyrównywania doprowadziła do chyba największej polaryzacji w historii. I ta polaryzacja społeczeństwa robi się coraz większa. No metoda kompletnie zawiodła. Doprowadziła do katastrofy rząd brytyjski, który właściwie stoi w takim rozkroku do dzisiaj, bo okazało się, że no nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie dalej. Wszyscy apologeci tej idei po prostu zmarli. O ile dawniej jeszcze ci wszyscy szaleńcy, którzy wierzyli w to, że ta idea zadziała, jeszcze byli w stanie usiąść do jakichkolwiek rozmów na temat tych konceptów, to teraz już po prostu tych rozmów nie ma. Zostało po nich parę książek. No i został system, którym się wszyscy kopiemy, który zmusza wszystkich do bycia wrogami. Tylko wtedy to działa. Tylko wtedy, kiedy mamy powód, żeby ze sobą grać, żeby podkombinować, cwania między sobą. Tylko wtedy oddziała pojęcie tak zwanego middlemana, czyli człowieka, który zgarnia prowizję pośrodku. Bo normalnie ludzie dogadują się między sobą, ale w sytuacji, kiedy wszyscy są spolaryzowani, potrzeba bardzo dużo mediatorów. Witaj, Mopecie. Mówi Claude Monet i witam wszystkich słuchaczy. Witam serdecznie. Claude, właśnie, bo chciałem cię zapytać, jeszcze żebyś rzucił nam trochę światła na tak zwane substancje, legalne substancje antydepresyjne, bo troszeczkę o tym wiesz z racji koneksji rodzinnych, że tak powiem. Nie, to nie ja wiem. Ja na ten temat nie wiem dużo. Wiem tylko tyle, że w Irlandii jest najpopularniejszy Xanax. Xanax, przyszedł się przez X substancja, jakiś to jest chyba antydepresant taki, no bardzo mocny. Ale co dokładnie jak, no na pewno dobrze nie działa na organizm. Tyle wiem, że no oczywiście ma się dobry nastrój po nim, ale jak się nie weźmie, działa jak narkotyk. Po prostu jest taka jakby słabsza amfetamina, no można by tak powiedzieć. Coś takiego, ale no mówię, nie chcę raczej zabierać w tym temacie, ale wiem trochę na temat tego, od czego zacząłeś w ogóle dzisiejszą hiperprzestrzeń, Mapecie. Mhm. Wiem na temat Johna Nasha trochę, bo zdarzało mi się czytać i Świat Nauki i różne periodyki. Zresztą to też w samym filmie było, ale najbardziej zainteresowała mnie rzecz z Johna Nasha, którą odkrył, na którą nikt wcześniej za bardzo nie zwrócił uwagi, na temat społecznych wyborów i pojedynczych wyborów, że nie zawsze egoistyczne podejście do życia, czyli takie, że jak ja będę miał dobrze, to inni będą dobrze, po prostu wygrywa, jest korzystną dla społeczności cechą, czy może korzystnym wyborem. I tutaj wiem, że nawet w filmie był taki fragment, ale to jest na faktach, wymyślił, nie wiem, czy ta scena akurat miała miejsce, ale w każdym razie wymyślił to ten matematyk John Nash na podstawie podrywu dziewczyn, że nie mógł podejść do najładniejszej, wybrać najładniejszej dziewczyny, spróbować, bo jeżeli później by po tym wyborze ona go odrzuciła, podszedłby do mniej ładnej i ją poprosił, to ona już by też odmówiła ze względu na to, że nie chciałaby być druga. Obraziłyby się i wszyscy by po prostu byli przegrani. Natomiast trzeba się dobrać odpowiednio. Zawsze we wszystkich jakichś takich wyborach ludzie muszą współdziałać ze sobą, żeby wiedzieć po prostu... No to oczywiście uproszczona sytuacja, bo to są dużo różnych innych jest sytuacji, czy też w firmach, czy też w organizacjach społecznych, czy też w ogóle w życiu, że należy dokonywać wyborów optymalnych, a nie jednostkowych bardzo często i o tym się zapomina. Często, najczęściej właśnie w takich ideologicznych dyskusjach, że mówi się, tak jak na przykład o biznesie, że najważniejszy jest biznes i
jak jeden człowiek, prawda, jakiś tam biznes prowadzi, to on jest najważniejszy i jego wybór na pewno nie może powodować jakichś złych decyzji dla innych. No, a to nie jest prawdą. Bo owszem, to nie jest suma, gra o sumie zero, ekonomia, ale jednak może powodować po prostu jakieś perturbacje, jeżeli będzie ktoś funkcjonował na zasadach takich zupełnie egoistycznych i w myśl zasady po trupach do celu, prawda? Więc to mi się najbardziej podobało, to co John Nash wymyślił. Zresztą on chyba Nobla dostał z ekonomii, co prawda, w 1994 roku. Dostał. Fenomen z tymi Noblami jest taki, że o ile on dostał Nobla, a teraz w ostatnich latach wszystkie Noble wędrują do ludzi, którzy potwierdzają, że ekonomia jest nieprzewidywalna, że rynek jest nieprzewidywalny. To jest fenomen. Właściwie cała ta koncepcja nasza, która w praktyce na przykład była używana przez armię amerykańską po to, żeby starać się rozmieścić na przykład głowice nuklearne. Używano tego równania do ustalania, ile na przykład należy głowic nuklearnych jeszcze ustawić. Kalkulowano, ile na przykład Rosjanie mają szpiegów, ile informacji wychodzi z Rosji, ile przecieka i ładowano to jako dane do tego równania. Mielono i z tego powodu na przykład i to równanie wyrzucało, jaki jest wysoki stopień zagrożenia atakiem na przykład z której strony i na podstawie tych równań matematycznych konstruowano system obronności Stanów Zjednoczonych. Taki fenomen. I właściwie ludzie, którzy rządzą Stanami Zjednoczonymi aktualnie, ta największa władza militarna w kongresie, to są ludzie, którzy pochodzą w sumie z tego think tanku. I to są ludzie na przykład mocno związani z Ronaldem Reaganem, to są ludzie mocno związani z neoliberałami, bo ten think tank był oparty głównie na teorii gier, na tym, żeby polaryzować wszystkich, że w sytuacji, kiedy jest wojna, po prostu najlepiej działa. No tam jeszcze doszła dodatkowo koncepcja tak zwanej dobrej i złej wojny, ale to już jest opowieść na inną stronę, na inną książkę, na inną audycję. Tak, ale wracając jeszcze do tych, tutaj mi właśnie mam informację, sprostowanie, bo akurat Gosia słucha, pozdrawiam Gosię, że ten Xanax to jest anksjolityk uspokajający i przeciwlękowy. To się pisze X-A-N-A-X albo X-A-X-A-X. Też chyba dwie wersje czegoś takiego. No, niezłe nazwy. Ja widzę, że to jest czysta chemia. To jest legalny narkotyk, który absolutnie odwrotnie działa niż jakieś takie niedozwolone substancje najczęściej, jak psychodelik. Czyli zamyka po prostu myślenie takie wyższe. On ma tylko uspokoić człowieka i być jak roślina. Człowiek ma po prostu być jak zwierzę, jak roślina, ma nie myśleć o wyższych rzeczach, ma po prostu pracować. Pracować, zarabiać, być wesołym z życia i płacić podatki, płacić na swoich panów i tak funkcjonować. I wierzyć i rywalizować. I ciągle rywalizować, ciągle wierzyć w rywalizację. To jest chyba powód, dla którego ciągle zawsze na ostatniej stronie gazety mamy coś o sporcie. I ciągle jest zawsze jakiś duży tytuł, że ktoś wygrał, a ktoś przegrał. Jakby to było strasznie ważne, jakby w ogóle sens ludzkiego życia polegał na walce. W ogóle, słuchaj, co myślisz o tym? Bo to jest taki szalony koncept. Wygląda na to, że ostatnie 70 lat było ustawione, właściwie 50 lat było ustawione pod pomysł, żeby ludzka istota, żeby każda istota nie wierzyła nikomu, nie wierzyła absolutnie nikomu, żebyśmy czuli się osamotnieni, że jesteśmy samotni, niezrozumiani i nikt nas nie kocha. I to jest motywacja dla prostu naszego działania. No, tak wyszło z tego wzoru. Tak, no jest to coś potwornego, okropnego i taki bezduszny świat jest budowany. Bardzo często też przez ludzi wierzących i to jest bardzo przykre, bo to jest zupełne zaprzeczenie ich wierze, przede wszystkim chrześcijańskie. No, na innych się mniej znam. To nie wiem, jak tam podchodzą, ale w chrześcijaństwie w tej chwili propaguje się właśnie taki model, że nie mówi się wprost, ale jednak tak powiedzmy tam mówi się o tym egoizmie jako dobrej cnocie i tak dalej, o tym uchu higielnym, że to wcale nie jest takie ucho, że tam naprawdę dużo można zmieścić, żeby przejść, bo to nie chodziło o ucho igły, tylko chodziło o to, o jakieś tam jakąś bramę. No, takie różne interpretacje, które się po to tylko, żeby mieć jak najwięcej. Prawda? Żeby jak najwięcej kosztem. I to widać w Polsce, że taki człowiek, który ma swoją firmę, ściąga jak najwięcej pieniędzy, płaci ludziom jak najmniej, jakieś głodowe pensje, a często nawet w ogóle nie wypłaca, mówiąc, że nic nie ma, a sobie sam Mercedesa kupuje. Takie mówienie o konkurencji, prawda, o tych, to są śmieszne też rzeczy ze względu na to, że jest po prostu w Polsce duża, oprócz nepotyzmu, wiadomo, ale układowość, prawda, pewnego systemu. Także premiuje się na przykład ludzi, którzy dużo zarabiają, tak jak na przykład ZUS-em, ale dobra, nie będę wchodził w te rzeczy, ale to widzicie, po prostu widzicie z domu i widzicie to wszystko. To jest, to dotyczy każdego tutaj Polaka, a także w innych krajach jest podobnie, może nie aż tak źle.
europejskich, ale w Polsce jest to bardzo widoczne i jest, no to dziwne, prawda, bo kraj katolicki, a generalnie funkcjonuje no zupełnie jakby był krajem, no nie wiem, Rosją jakąś taką zapadłą, moskiewską dzielnicą gdzieś tam, postalinowską. No trudno mi powiedzieć, skąd to się bierze coś takiego. Nie płacą też ludzie sobie. No, to jest coś normalnego, że ja nie zapłacę komuś, bo nie mam, czy coś tam, ale też tego zupełnie nie rozumiem. Jest to takie też podejście na zasadzie właśnie, że jak ja nie oszukam, to ktoś mnie oszuka. Jak na przykład pies podchodzi do jedzenia, że zaraz mu ktoś zabierze, więc on tam musi pilnować tego jedzenia, prawda? Bo nikomu nie może ufać. Nawet członkom rodziny gdzieś tam. Myślę, że to coś takiego właśnie jest teraz. I to jest no, upadek cywilizacji po prostu. Taki socjologiczny, duży eksperyment społeczny poparty jakoś kompletnie szaloną tezą, który miał wyeliminować wszystkich dyktatorów na świecie. A efekt był taki, że ten cały system właściwie stworzył nową klasę dyktatorów, takich jak Kaddafi, takich jak Gabe ostatnio. I to wszystko to są ludzie, którzy są stworzeni właściwie przez ten system. Bo te wszystkie think tanki, które powstały i wszystkie, które kontrolowały właściwie rząd, zarówno brytyjski, jak i amerykański, zajmowały się właściwie wymyślaniem takich kolesi, żeby spolaryzować tą całą sytuację w świętej wierze w to, że wszyscy zachowujemy się tak samo, a tym, co nas łączy, jest nasz egoizm. I dzięki egoizmowi tworzymy grupę. I dzięki naszej patologii jesteśmy tym, kim jesteśmy. Słynna swego czasu teoria, która mówi o podążaniu za osobą, to jest tak zwany eksperyment, teoria związana z eksperymentem, potem to się nazywa dylemat więźnia, czyli kogo się słuchać w celi. Czyli, że jeżeli lądujesz w celi, no to musisz się kogoś słuchać, prawda? I to się nazywa tak zwany dylemat więźnia. Proszę sobie sprawdzić eksperyment pod tytułem dylemat więźnia. Bardzo ciekawa rzecz. Konsekwencją taką, którą mamy na co dzień, jest ta wojna biochemiczna, którą prowadzą ze wszystkimi normalnymi obywatelami wielkie korporacje farmaceutyczne. No bo to jest taka wojna biochemiczna, polegająca na wyniszczeniu. Dzisiaj nie ma takich wojen jak w Wietnamie. Teraz korporacje medyczne sprzedają swoje legalne leki, licząc na to, że ktoś z nas postanowi skończyć ze sobą i zacznie kupować ich produkt. Bo te produkty mają jedną taką główną zaletę, że często się zdarza, że mają dłuższą żywotność niż pacjent. Pacjenci mają krótszą żywotność niż te leki. I efekt jest taki, że w okolicach 40% z amerykańskiego społeczeństwa, według oficjalnych badań, jeżeli chodzi o przyczynę śmierci, 40% ludzi umiera z powodów błędów medycznych. Chodzi o łykanie dziwnych substancji antydepresyjnych. Kolejnym aspektem tego pomysłu na cywilizację, tego pomysłu na kontrolowanie społeczeństwa, jest taki pomysł, który swego czasu, jak byłem bardzo młody, przeczytałem w książce Lema o tym. To było takie opowiadanie Lema o społeczeństwie, które jest sterowane wodą, że rząd wrzucał na przykład substancję do wody, która zmieniała wszystkich rewolucjonistów propaństwowców i odwrotnie. I w ten sposób właściwie nikt już nie wiedział właściwie, co widzi i w jakim świecie funkcjonuje w rzeczywistości, bo nawet reporterzy, którzy pili wodę z kranu w tym kraju, nie wiedzieli właściwie, czy oni są z opozycją, czy oni są przeciwko opozycji, czy rząd jest halucynacją, czy jest rzeczywistością. Już wszyscy zgubili się kompletnie w tej całej zabawie z substancjami chemicznymi, które zmieniały ich świadomość. I trochę doszło do podobnej sytuacji w dzisiejszych czasach, bo okazuje się, że większość tych psychopatycznych morderców w Stanach, mówię o dzieciakach, które łapią za pistolet i strzelają do dużej ilości ludzi, właśnie bierze się stąd. To są ludzie po oficjalnych terapiach lekami antydepresyjnymi. Witam Teflona. Halo, Ekwador. No, witam. Ja tak mam takie przemyślenie, że może to nie do końca moje przemyślenie, ale właśnie jak tam mówiłem o tej Laurze Knight, nie wiem jak się czyta, Rycerz Knight chyba, nie? Mhm. Jadczyk tej właśnie tych channelingów. Ona teraz ostatnio na tych swoich blogach się rozpisuje o psychopatach, właśnie o psychopatii. I prawda jest taka z tych, bo naprawdę długie teksty pisze i strasznie takie wnikliwe i dużo książek tam jakby wplata w to wszystko jakby z cytatów i różnych wątków porusza. I chodzi o to właśnie, że prawdopodobnie dlatego ten świat tak wygląda, że właśnie to nie ludzie są, jakby to chodzi o to, że tym światem rządzą nie ludzie, czyli nie dusze, nie świadomości takie normalne, zwykłe, które czują, że normalnie jeżeli komuś tam się źle robi, to się człowiekowi tam robi źle w środku albo i nie. Że po prostu chodzi o to, że jest promocja taka, że na stołkach zasiedli właśnie psychopaci i oni promują następnych psychopatów. I w telewizji się to samo promuje, w pracy, szczególnie w korporacjach jakichś tam,
I to jest w ogóle na fali. A to, co jest w telewizji i to, co jest reklamowane i w O, to telewizji. jest przerażające, przepraszam, Teflonie. Ja No. jestem w Polsce, ja w ogóle telewizji nie oglądałem, ale w Polsce tu jestem, jest telewizor non-stop, tutaj gdzieś chodzi. Znaczy nie non-stop, przesadzam, ale wieczorem gdzieś tam sobie starsi przyjdą, to z nimi sobie zobaczę. I po prostu jest coś przerażającego. Same jakieś choroby dzieci, jakieś non-stop złe informacje same. Nie wiem, czy to jest programowane, czy to naprawdę. Ja mówię o wiadomościach, o głównych wiadomościach, i tam są wypadki dzieci, jakieś choroby dzieci, jakieś non-stop, no po prostu jakieś koszmary non-stop, pożary, wszystko. Nie ma ani jednej pozytywnej informacji w wiadomościach, w całych Ale wiadomościach. wiesz, co jest najgorsze, chopie, że moja mama, chopie, mój ojciec, chopie, mój brat, wszyscy dookoła, chopie, dla nich to jest normalne, chopie, oni nie widzą czegoś, wiesz, to już nie o to chodzi, żeby im nawet powiedzieć, że to jest, no dla nich to jest chleb powszedni. Właśnie najgorsze jest to, że zwykłych takich odruchów nie mają, że to jest coś nie tak, że już nie o to chodzi, żeby im tłum. Wiadomo, że można by potłumaczyć, ale nie ma się o co zaczepić, nie? Że to jest dla nich normalne. Ja nie wiem, może ja mam takie dookoła społeczeństwo. Wiadomo, znajdują się jacyś tacy znajomi, którzy widzą, że nie halo, ale naprawdę dookoła jest to tak już wpojone w krew i nawet mój dziadek, który naprawdę chłop bardzo taki rezolutny i kumaty, też jak mu tam opowiada, na przykład na astmę choruje, żre jakieś leki i cały czas, co mu tam właśnie jeszcze inne rzeczy psują, nie? Ale to nie dochodzi do niego, że jak mu tam pokazują jakieś artykuły, kawałki książek mu gdzieś tam drukuje, on no, po prostu nie dochodzi w ogóle, takie rzeczy nie dochodzą. Nie wiem, o co chodzi, czy po prostu ludzie są, dlaczego tak się dzieje, nie? Czy to jest ciemnota, czy faktycznie trzeba ludzi traktować jak krowy, że tylko nieliczni jak akurat gdzieś tam mają jakieś takie odruchy, że zaczynają myśleć, czy faktycznie to są wszystko bydło, które trzeba paść i pastuchem poganiać, no na to wygląda. Ja wam szybko przeczytam, o co chodzi w tak zwanym dylemacie więźnia, bo, tak żeby nie motać, bo to jest dosyć ciekawe, że dwóch podejrzanych zostaje zatrzymanych przez policję. Policja, mając wystarczająco dowodów do postawienia zarzutów, rozdziela więźniów i przedstawia każdemu z nich tą samą ofertę. Jeśli będzie zeznawać przeciwko drugiemu, a drugi będzie milczeć, to zeznający wyjdzie na wolność, a milczący dostanie 10-letni wyrok. Jeśli obaj będą milczeć, obaj odsiedzą 6 miesięcy za inne przewinienia. Jeśli obaj będą zeznawać, obaj dostaną 5-letnie wyroki. Każdy z nich musi podjąć decyzję niezależnie i żaden z nich nie dowie się, czy drugi milczy, czy zeznaje aż do momentu wydania wyroku, jak postąpi. No to teraz jest to system, właściwie jest to taka współczesna religia, współczesna ideologia z polityki. To można sobie zmienić, można sobie raz wybrać, nie wiem, tak zwanych lewaków, raz wybrać tych, którzy nazywają się kapitalistami. To i tak nie gra roli, bo obydwie strony właściwie grają według tej samej zasady. Używają dokładnie tej samej teorii do życia w iluzji, że kontrolują społeczeństwo. Właściwie do tego się to sprowadza. Po to, żeby spróbować przewidzieć potencjalne zyski i potencjalne straty w sytuacji, gdzie któraś ze stron czuje się uczestnikiem jakiejś gry i wie, że być może coś zyska, że może coś straci, że może warto. I właściwie największymi psychopatami w tej całej sytuacji okazali się politycy. Na to wygląda. Ta teoretyczna demokracja, czyli właśnie to, że władza ludu, a lud jak jest idiotami, no to wybiera tych, co mu więcej obiecują, właśnie promuje tych psychopatów, którzy właśnie, sama demokracja sama z siebie, nie? Im więcej się obieca, im więcej się nagłaska właśnie te owieczki, kózki, to one bardziej beczyć za tym, że on ładnie głaska i dobrze obiecuje, no to jest właśnie kwestia demokracji, no. Nie wiem, czy chodzi o głaskanie, bo bardziej jest to sytuacja, w której tak naprawdę żaden z nas nie może zrobić żadnego ruchu bez poradzenia się tak zwanego rządowego urzędnika, który właściwie zaczyna tą grę. Ponieważ pierwszą grą w taką społeczeństwie to jest na przykład gra o koncesję, albo o zezwolenia, albo o coś, co musi zostać zaakceptowane przez urzędnika z góry. Czyli jeżeli mamy jakikolwiek pomysł, musimy pójść do kogoś, kto jest tak zwany local authority. I według tej teorii gier, ten local authority sprawdza, czy na przykład, czy nasze przedsięwzięcie ma szansę zaistnienia, czy nie, czy on właściwie je opiniuje. To już jest pierwsza rzecz, bo de facto właściwie zawsze jest ktoś, kto decyduje za nas, kto bierze formularz do ręki i sprawdza według jakichś danych statystycznych, czy mamy statystyczne szanse na to, że nam się powiedzie. I taką instytucją, o której mowa, jest na przykład bank. Każda instytucja finansowa aktualnie funkcjonuje według tej zasady. Bardzo łatwo jest, że tak powiem, dostać duży kredyt, jeżeli jest się dużą, chciwą korporacją.
natomiast jeżeli jest się małą rzemieślniczą firmą, no podejrzewam, że będzie troszeczkę problem i zarówno w Anglii, i w Polsce, bo to jest chyba wszędzie tak samo. Teoria gier zakłada, bardziej wydajni są ludzie, którzy zachowują się jak banda skurwysynów bez żadnych limitów i żadnych hamulców. I oni grani zarobią więcej, bo oni nie mają na przykład żadnych hamulców, żeby na przykład kogoś nie zabić w poszukiwaniu zysku. Także bank zawsze będzie inwestował na przykład w psychopatycznych morderców zasady, ponieważ według równania matematycznego, statystycznie, psychopatyczny morderca, który jest w stanie zabić 100 osób, wziąć, poskolekcjonować te wszystkie portfele, przynosi większy dochód bankowi niż ktoś, kto w piecze chleb, nikomu nie kradnie portfela i do nikogo nie strzela. Także jego profit zawsze będzie o wiele mniejszy, także suma, którą operuje, będzie o wiele większa, także dla banku jest to żaden biznes. Dla banku zawsze biznesem jest człowiek, który jest psychopatą. Ciekawe, ja się zastanawiam, kiedy ta teoria gier przestanie być w użyciu. Na razie w Polsce nie ma żadnych zaawansowanych think tanków, nie ma takiego potencjału intelektualnego, w ogóle nie ma nawet śladu takiego potencjału intelektualnego, jaki istnieje na przykład w Stanach czy w Anglii, że lokalni posłowie, osłowie z flaszką wystającą z kielni, to nie są partnerzy do rozmawiania o takich sprawach. Obsługują tylko końcówkę terminala. Banda głupków podstawionych po to, żeby fasadowa demokracja miała ryj. No słuchajcie, no nie, ja nie wierzę, że wojny, które wybuchają od tak sobie, wojny to są duże przedsięwzięcia finansowe w dzisiejszych czasach, które zarabiają gigantyczne korporacje. Aktualnie nie trzeba wywołać żadnej wojny, dzieje się ich w cholerę. W środku Afryki jest non-stop wojna. To wojna jest właściwie w Meksyku, o czym nikt głośno nie mówi. Dodatkowo jeszcze trwa wojna w Afganistanie i Iraku. Także wojen jest pod dostatkiem, wcale nie potrzeba chyba nowej specjalnie. Znaczy jakby jest o tyle zabawnie z Polską, że jeden takim czynnikiem, który działa w Polsce, to jest właściwie chyba tak, Polska się jeszcze uchowała dzięki ignorancji takiej, że prostaki z kloaki z polskiego Sejmu nie są w stanie ogarnąć tematu intelektualnie, jakby, bo no o tyle, o ile teoria gier jest czymś, co się pojawiło właściwie 50-60 lat temu i w ten oto sposób eksplodowała na cały świat, jakby zmuszając, jako że wszyscy uczestniczymy w amerykańskim systemie, tak zwanym globalnym systemie finansowym, zasady, tak zwana sztuczna polaryzacja dotyczy wszystkich, bo ten system generuje po prostu taką polaryzację sam w sobie. On jest tak zaprojektowany, żeby w ten sposób działał, że utrzymując grę cały czas w toku, ten system operuje po prostu kasą, która cały czas się mieli w tym bębenku. Tak żeby tylko chodzi o to, żeby zmusić nas, żebyśmy biegali w tym kółku jak przysłowiowe chomiki w takim kółeczku, takim w terrarium. A w Polsce jeszcze ta myśl się nie dotarła, bo no co tu dużo mówić, no jeżeli chodzi o przysłowiowe Towarzystwo Narodowych Socjalistów, czyli PiS w Polsce, to są troszeczkę, no nie chcę nikogo obrazić, no ale to są naprawdę jakby trochę nie ten kaliber. Są ludzie, którzy są no, dynamitem od pogody rwanym, powiedział mocno. Jakby ciężko było z nimi o czymkolwiek, jakiejkolwiek koncepcji dyskutować. To są ludzie, którzy zostali kupieni, bo nie mają nic do wyboru. Oni mogą tylko przyjść po duży kredyt do Banku Światowego i powiedzieć, no jestem prezydentem Polski teraz i potrzebuję pieniędzy, na co oni mogą powiedzieć, no dobra, to ty nam odpalasz po prostu to i to. My tu ci damy firmy, damy ci lobbystów, to trafi w nasze ręce, to chcemy kontrolować tą część biznesu, a reszta kraju jest twoja i to w ten sposób. Natomiast teoria gier z jednej strony bardzo szczęśliwie dla Polski nie została wprowadzona tak na masową skalę, po prostu nie zadziałało. W Polsce nie ma ani infrastruktury ekonomicznej, ani nawet infrastruktury drogowej, także to nie jest aż tak cywilizowany kraj, że mógłby ktoś przyjść i powiedzieć, okej, teraz zaczynamy tu teorię gier. To nie jest tak jak w Anglii, ani w Stanach. Tak jak McNamara próbował zmusić armię amerykańską do tego, żeby wygrała wojnę w Wietnamie i że używając tego algorytmu matematycznego, efekt był taki, że miliony ludzi straciło życie. Nic z tego nie wyszło. Kolejną wojną, która była zrobiona w ten sposób, jest wojna w Afganistanie i Iraku. To jest dokładnie kolejna wojna na papierze według statystyk. Trzeba zniszczyć statystyczną ilość celów. Dlatego morduje się cywili, bo cywile są łatwi i nie uciekają nigdzie. Halo, halo, Klodzie? Jesteś? Witaj na pecie, tak, jestem okay. Z powrotem, coś tutaj także nas... Z powrotem, witam wszystkich w konferencji jeszcze raz, także ja skończę swoje zdanie, że pierwszą rzeczą jest zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy uczestnikiem pewnego eksperymentu, że ten eksperyment jest oparty na konkretnych zasadach i dzięki temu poczujemy się, mam nadzieję, troszkę lepiej, bo zaczniemy rozumieć sposób, w jaki jest konstruowana rzeczywistość. Bez jakiejkolwiek świadomości tych mechanizmów wprowadzania tych różnych dziwnych decyzji, ludziom się wydaje troszkę, że to jest walka z wiatrakami. Natomiast kiedy zna się mechanizmy, kiedy zna się wszystkie te teorie matematyczne, teorie psychologiczne, które stanowią podwaliny współczesnego systemu, po prostu można to bardzo łatwo zanegować przede wszystkim od siebie. Jakby można samemu zacząć generować trochę inne życie i samemu wyłączyć się z tego systemu, który się opiera na rywalizacji, a nie współpracy. Na tym polega cała zabawa, że tak długo jak będziemy grali w różne gierki, tak długo jak będziemy sami między sobą wierzyli w to, że ktoś jest lepszy, gorszy i to będzie stanowiło cokolwiek w naszym życiu, tak długo ten system będzie funkcjonował. Tak długo będziemy kultywowali ten system. To jest jak uprawianie ogródka po prostu. Po prostu przestańmy uprawiać ten ogródek, niech zarośnie. Taka jest moja teoria.
Nie czuję się częścią równania, które napisał John Nash. Nie uważam, że jego teoria pod tytułem Fuck you buddy wyjaśnia cokolwiek i w czymkolwiek konstruowaniu rzeczywistości. Uważam, że jest to po prostu jest to kompletnie dysfunkcyjna teoria. Jest to opis pewnego zachowania, ale to nie jest problem doprowadzić wszystkich na skraj depresji, na skraj załamania psychicznego i wykorzystać ten moment i zmusić ich do robienia czegoś, co ty chcesz, żeby oni robili. Wiesz, bo do tego się to sprowadza. To jest słynny eksperyment więzienny, chicagowski. Claude jeszcze mówił o drugim eksperymencie. Claude, jesteś? Tak, jestem. Rzuć o tym drugim eksperymencie, bo to jest bardzo ciekawa Milgrama. Sprawa. Tak. To jest Milgrama. Z lat 50. To jest eksperyment, który był powtórzony, mogliście widzieć w takim show. Kurczę, wypadło mi. Taki magik, Mapecie, szybko mi przypomnij, w BBC miał swój program. Brown. Tak, jak on tam na imię? David Brown. Tak, David Brown, taki magik, który właśnie stosował to w jakimś tam teleturnieju takim, który miał przygotować ludzi tam do czegoś, do napadu na bank chyba, czy coś takiego było. I w każdym razie stosował właśnie ten sam eksperyment. Polegał na tym, tu rzucę wam linka do tego eksperymentu na czacie. O, nie ma mnie na czacie, wywaliło mnie. No dobrze. Chodzi o to, że mamy... tutaj, do ciebie, dobra. Tutaj wklejam do ten. Mamy pacjenta, oczywiście on jest z ulicy wziętym do eksperymentów, Milgram po prostu wziął ochotników. Mamy pacjenta, mamy człowieka, który jest z ulicy, który nie jest pacjentem, a tak naprawdę jest tak jakby wymierzającym karę, która jest zaprogramowana. To znaczy on tylko ma wcisnąć przycisk takich do prądu, do coraz większego napięcia, które powoduje większy ból u człowieka, który jest egzaminowany przez takiego, można by powiedzieć, jakiś autorytet, jakiegoś profesora, który zadaje pytania właśnie temu pacjentowi. Okazuje się, że zarówno ten autorytet, jak i pacjent są aktorami. A tak naprawdę badanym, oczywiście jemu się o tym przed badaniem nie powiedziało, tak naprawdę badanym jest ten, który wymierza karę. Polega to na tym eksperyment, że przy niepoprawnej udzielonej odpowiedzi przez tego pacjenta wymierza się karę na podstawie na podstawie numeru pytania. Czyli im dalej w głąb idziemy z pytaniami, im dalej z pytaniami, tym mocniejsze napięcie jest karą dla tego pacjenta. I okazuje się, że większość ludzi dochodzi do końca skali, gdzie już było mówione jeszcze przed eksperymentem, że przed końcem skali może wywołać śmierć takie napięcie. Oczywiście to był aktor, on udawał ból, on udawał po prostu, że jest porażony, ale o tym nie wiedział badany. Ale większość ludzi by po prostu zabiło tego człowieka, bo tak mamy wkodowane przez szkołę przede wszystkim, bo wtedy już była obowiązkowa szkoła, to był eksperyment w Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, więc tam szkoły też, tak, obowiązkowe, więc szkoły uczą nas takiego posłuszeństwa wobec autorytetów, żeby nie myśleć samemu, tylko że jeżeli autorytet coś mówi, to się z tym nie dyskutuje. I to też uczy religia, no religia chyba jeszcze bardziej niż szkoła, niestety. No. I powoduje to, że większość z nas, no może nie słuchaczy radia na fali, bo podejrzewam, że to troszeczkę inaczej jest, ale ludzi mniej świadomych po prostu dojdzie do końca skali, że może mordować ludzi równie łatwo, jak mordowali w obozach koncentracyjnych Niemcy. To byli zwykli Niemcy. To nie byli Niemcy specjalnie dobrani do tam szwadronów śmierci i tak dalej. Byli zwykli ludzie, mówi się, prawda, że to byli jacyś więźniowie tutaj brani i tak dalej. Nie, po prostu byli zwykli Niemcy, którzy może sobie nie zasłużyli na to, żeby być na froncie zachodnim, więc trafiali na wschodni, ale to nie byli jacyś sadyści. I o tym się teraz nie mówi, że to po prostu zwykli Niemcy mordowali Polaków, Żydów i inne różne nacje. Także ten eksperyment to pokazuje, że to po prostu wychowanie przede wszystkim. No właśnie nie wiem, bo nikt nie zrobił przed tym tego eksperymentu. Czyli na przykład zrobiono, Klodzie, już ci mówię, że jest taki eksperyment, zrobili to... ludzie, którzy wybrali się w poszukiwaniu właśnie takich oddalonych, że tak powiem, od białej cywilizacji tribów,
pustyni, w dżunglach i w tego typu miejscach. Czy nasze zachowania społeczne, czyli właśnie wojowniczość, wszystkie tego typu historie, czy to tak naprawdę, czy to jest coś, czego się uczymy, czy to jest coś, co w nas tkwi? No i okazało się, że to wszystko to są rzeczy, których się uczymy. Ludzie, którzy są wychowani w zupełnie innym archetypie kulturowym, w zupełnie innym pojęciu, w sposobie postrzegania świata, w ogóle nie mają pojęcia, o czym my mówimy w takich sytuacjach. Dla nich jest to niezrozumiałe, patologiczne zachowanie, pukają się w głowę, twierdzą, że jesteśmy kompletnie szaleni. Zresztą mają absolutną rację. W 100% mają rację. Mhm. Absolutno. No, wygląda na to, że potwory stworzyły, chciały stworzyć kolejnego potwora, no bo ludzie, którzy właściwie i generałowie armii, którym tylko zależało o tym, żeby nie awansować, dostać kolejny medal albo jeszcze odziedziczyć jeszcze większą władzę. To jest chyba taki nauk, jak ktoś robi komuś krzywdę ciągle, to w pewnym momencie zaczyna szukać usprawiedliwienia dla swojego działania, bo w pewnym momencie refleksja przychodzi. I myślę, że ten moment i ta teoria. Dobrze, że akurat ta mogła być jeszcze gorsza. Hitlerowcy mieli jeszcze gorsze teorie. Dobrze przynajmniej, że zatrzymało się tylko na naszu. Wygląda na to, że ci wszyscy generałowie, ci wszyscy szaleni ludzie na początku lat 50., którzy budowali te bomby atomowe, wszyscy ci psychopaci, po prostu szukali jakiegoś czegokolwiek, żeby wytłumaczyć swoją własną, ja to nazywam, dysfunkcję intelektualną, czyli to, że sami są mocno świrnięci. No i to się okazało idealnie pasuje, bo dzięki tej teorii oni nie wyglądają już na wariatów, bo dzięki tej teorii oni są bardzo wysoko w drabinie społecznej, czyli są kimś. Czyli nawet jeżeli zabiją kogoś, nawet jeżeli komuś zrobił krzywdę straszną, lidaństwo nieprzeciętne, to historia ich tłumaczy. To jest takie słynne powiedzonko, że historia tłumaczy, prawda? Bo jednak oni zrobili coś dobrego. W rzeczywistości nikt z nich nie robi nic dobrego, bo każdy z nich pracuje, jest tylko częścią dużego, gigantycznego mechanizmu, który składa się z decyzji miliona ludzi i miliarda przypadków, że coś się wydarzy, potraktowali to jako wymówkę do własnego draństwa i okazało się, że ta wymówka zaczęła stanowić kanwę naszej współczesnej cywilizacji. Przerażające troszkę. A wszystko bierze się z matematyki dziwnej. Weźmiesz nawet największych świętych, zamkniesz piwnicy i ich będziesz katował, to w pewnym momencie wyzwolisz w ich takie emocje, że po prostu cię zabiją. Tak jak eksperyment Milgrama, który pokazuje, że każdy może być mordercą. Oczywiście ci ludzie, którzy przeszli przez edukację, przeszli przez naszą cywilizację aktualną, prawda? Która jest psychopatyczna. No słuchajcie, no proces uczenia snajpera trwa ileś tam lat i znaczy nie chcę opowiadać, czytałem o tym i słyszałem w ogóle znajomy opowiadał człowiek ktoś historię z tego i wygląda na to, że jest to bardzo długi proces i największym praca z jego psychologią, żeby on się przełamał i strzelił do kogoś. Zrobił taką robotę, dostają ludzie, którzy są inteligentni, nie daje się wariatowi, który lubi po prostu strzelać do ludzi, to się daje inteligentnemu człowiekowi. To jest największy problem, trzeba po prostu wyprać mu tak mózg, trzeba zrobić z normalnego człowieka kogoś, kto będzie w stanie wyciągnąć broń i kogoś zastrzelić i na jednym z afterów Kuba opowiadał, pamiętacie historię człowieka z FBI, który się później nie pozbierał, bo to są takie historie, ale i system do tego doprowadza. To jest ogólny problem na przykład ze wszystkimi ludźmi, którzy wrócili z Wietnamu po eksperymencie, który zrobił z nim generał McNamara. Kompletnie, że tak powiem, zryte pokolenie. Teraz niedługo to pokolenie wróci, część tego pokolenia wróci do Polski z Afganistanu, część tych żołnierzy. Trzeba nas doprowadzić do tego momentu, żebyśmy byli takimi patologiami. Najzabawniejsze z tym wszystkim to, że żadne z tych teorii i koncepcji na tak zwane nowe społeczeństwo, bo ta koncepcja na nowe społeczeństwo miała być kontrą w stosunku do komunizmu. Komunizm był jedną rzeczą, był za wschodnią, za żelazną kurtyną i tam mieli swoje bomby atomowe i chodziło o to, żeby zmobilizować społeczeństwo Zachodu po to, żeby się przeciwstawił komunizmowi. To się okazało, że dzięki temu można świetnie zarobić, jak się ma takie spolaryzowane społeczeństwo. Potwory postanowiły stworzyć armię potworów. Potwory, czyli ludzie u władzy. A że są takimi samymi ludźmi jak my, to potrzebują wymówek, żeby przynajmniej raz na jakiś czas móc spojrzeć w lustro przy golaniu na przykład i się nie przestraszyć. Tanie wymówki na totalitarny system, tylko że troszkę inaczej opakowany. No czasami tak jest, że się łapiemy i stajemy się mimowolnie, też mi się zdarzyło nieraz spolaryzować jakąś sprawę i stanąć po jakiejś stronie zupełnie niepotrzebnie. Bo właściwie strona nie istnieje w rzeczywistości. No, wszyscy jesteśmy ludźmi. Musimy się liczyć z tym, że życie jest nieprzewidywalne, że nie da się zorganizować czegoś, co można zamknąć statystycznie. No i że sens naszego życia nie polega na budowaniu satysfakcji dla kolesi, którzy chcą, nie wiem, zajmują się tak zwaną inżynierią społeczną. No, nie musimy wcale udowadniać, że jakaś teoria działa. Moja taka konkluzja, słuchajcie, nie dajcie się nabierać na to, że zaufanie właściwie jest rzeczą chyba taką najbardziej normalną, chyba najbardziej konstruktywną w życiu człowieka, zaufanie i kooperacja. Jakby nie dajcie się nabierać na dowcip po tym, że sens życia polega na polaryzacji. Dalej, system wymyślony przez faceta, który spędził 10 lat w szpitalu psychiatrycznym, bo był po prostu schizofrenikiem.
uważa się za coś, co doprowadzi świat do pokoju. Także w zasadzie uważajmy na to, uważajmy na to. Dobrze jest czasami jakiś chłopek, roztropek, po prostu usiąść sobie na pieńku, zastanowić się, prześledzić sprawę od początku do końca, zastanowić się, skąd się wzięły te koncepty. I nagle się okazuje, że koncepty, moi drodzy, pochodzą od takich wariatów, że po prostu, że on tylko wariat może to po prostu wierzyć. Także zachowajmy swoje zdrowie psychiczne. A ja chciałem pozdrowić bardzo serdecznie Adama Curtisa. Dziękuję bardzo za słuchanie Hiperprzestrzeni. Dziękuję bardzo za pozytywne komentarze. Przypominam, że oczywiście dziękuję bardzo sponsorom, bo dzięki wam audycja funkcjonuje i to wszystko się kręci. Także zapraszam w ogóle do sponsorowania. Chcecie nas wesprzeć na lepszy sprzęt, na robienie lepszego research, na to, żebyśmy mieli po prostu większe możliwości, tak jest prawda. Także zapraszam do wspierania. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I przypominam, zachowajmy wszyscy spokój umysłu.